No i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Profesor Detektorysta. Witam Was w być może pierwszym odcinku całej serii pod tytułem Poradnik Poszukiwacza. Słuchajcie, właśnie styknęło mi 300 godzin wychodzonych z legendem. Jeśli zapytacie skąd to wiem, ano stąd, że akurat ten wykrywacz oferuje nam taką opcję, taką możliwość podglądu, ile czasu był użytkowany w terenie. Także właśnie pyknęło mi 300 godzin, w tym około 30, tak mniej więcej 35 w terenie z sondą LG24, a wcześniej z sondą większą LG28, oryginalną w zestawie, jaki możemy kupić. Także tą sobie dokupiłem jakiś czas temu, no i mam już co do niej wiele tak naprawdę przemyśleń, wiele mógłbym już Wam opowiedzieć i dlatego, bo pytacie często o takie rzeczy, w tym odcinku taki temat będzie. Pewnie pomyślicie, że ten odcinek jest tylko dla użytkowników Nocty Legend. Nie, absolutnie nie. Ten odcinek myślę, że się przyda każdemu, ogólnie rzecz biorąc, jak i tym, którzy rozważają mniejszą cewkę, a może większą i ogólnie chcieliby poznać jakiejkolwiek po prostu innej opinii osoby, która mimo wszystko chodzi praktycznie codziennie w terenie i spędza tam bardzo dużo czasu. Także myślę, że sporo mądrych rzeczy praktycznych, jak i teoretycznych dzisiaj Wam opowiem. Zostańcie do końca, oglądajcie ten materiał, myślę, że będzie warto. I teraz chciałbym się z Wami umówić, jeśli dowiecie się czegoś ciekawego z tego materiału, jeśli coś pożytecznego wyniesiecie z tego odcinka, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję kanału, możecie też wspierać mój kanał lub wbijać na mojego Patronite'a, link w opisie. A teraz zaczynamy odcinek. Na początek szybki look. Jak one się prezentują, jak one wyglądają? Ano tak, to jest ta sonda LG28. Standardowa, taka jaką możecie kupić po prostu w zestawie do Legenda i taką, którą można sobie dokupić, czyli LG24. Jak widać, jest ona nieco tylko krótsza, ale za to jest sporo węższa. I teraz tak, kosztuje ona 685 zł. To tak od razu Wam jako na marginesie po prostu mówię. I czy warto taką sondę kupić, czy nie warto? Czy może tylko niektórzy będą potrzebować takiej sondy, a może nie będą potrzebować? Komu, na co, kiedy i po co, w jakim terenie, na jakie poszukiwania będzie to potrzebne, na co się może przydać? No to przechodzimy dalej. Słuchajcie, waga, jeśli chodzi o wagę, nie ważyłem wykrywacza z tą i z tą cewką. Jest jakaś różnica na pewno, jeśli chodzi o tę i o tę, no bo wiadomo, ta jest dużo mniejsza, więc ona waży trochę mniej. Być może wydaje Wam się, że to jest niedużo. Pewnie Wam tutaj napiszę na ekranie, jaka to jest różnica między tą a tą cewką, jeśli chodzi o wagę, jeśli uda mi się to znaleźć. Natomiast, co przede wszystkim? Wykrywacz jest w jakiś sposób wyważony, tak? Coś waży tutaj, tutaj waży ileś tam, panel cały i tak dalej, rękojeść waży ileś tam, sztyce ważą ileś i cewka waży ileś, nie? I to suma, to wyważenie składa się na to, jak później odczuwacie to w ręce. I teraz tak, jeśli tutaj się nic nie zmienia, tylko na samym dole się sonda zmienia, to jeśli wcześniej była większa, 28 lub 30, bo teraz też standardowo można kupić 30 do Legenda, no ale to mniejsza z tym, no to jest to wykrywacz, no ile się on waży, tak? Zakładacie później taką mniejszą cewkę i mimo, że ona jest w praktyce wydaje się być niedużo lżejsza, to pamiętajcie, że na końcu, czyli tym, czym machacie, tam jest mniej, nie? A tu u góry, tu wszędzie zostaje tyle samo. W praktyce naprawdę różnica odczuwalna jest i to bardzo. Jest dużo lżej. Także jeśli chodzi o wagę, no to tak, to z taką sondą mniejszą chodzi się przyjemniej po prostu, że tak powiem. Jest ona po prostu lżejsza, nie? Także jest nam łatwiej, jest nam fajniej, możemy dłużej pochodzić. Nie wiem, mamy ciężki dzień i tak dalej, jest nam po prostu lepiej, wygodniej, przyjemniej, tak? Więc tutaj nie ulega wątpliwości, że mimo iż tu różnica wydaje się być między tymi dwoma sondami jakaś niewielka, to w praktyce chodząc 3, 4, 5 godzin w terenie, a zwłaszcza często, ta różnica, uwierzcie mi, jest naprawdę duża i myślę, że każdy, kto chodzi dużo w terenie, to po prostu te różnice będzie bardzo mocno czuć. Bo jeśli osoba chodzi raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, no to tej różnicy bardzo może nie odczuje. Natomiast jeśli ktoś chodzi codziennie i zakłada nagle taką sondę i przelatał tak jak ja, tam 100, 200 czy 300 godzin,
to różnica jest olbrzymia. No dobra, to tyle jeśli chodzi o wagę. No dobra, to wchodzimy głębiej, wchodzimy w bardziej szczegółowe rzeczy, ważniejsze, bardziej takie pod poszukiwania. Mianowicie, pytanie, kiedy potrzebujemy głębokości, a kiedy potrzebujemy separacji? Bo to jest bardzo, ale to bardzo istotne i myślę, że wielu z Was po prostu na to jakby nie zwraca do końca uwagi. Głębokości potrzebujemy wtedy, kiedy mamy w miarę czysty teren. Kiedy jest to powiedzmy jakiś las, kiedy czysty las, kiedy jest to wielkie, wielkie pole w miarę czyste, gdzieś tam na odludziu, pozbawione powiedzmy zanieczyszczeń, śmieci po prostu współczesnych, jak i tych osadniczych. I teraz, kiedy potrzebujemy głębokości, wybieramy większą cewkę. Wybieramy większą cewkę, bo ona jest głębsza. Natomiast wtedy, kiedy potrzebujemy separacji, to są miejsca, które są zaśmiecone. To są miejsca takie jak te, gdzie na górze jest wieś, tam jest wieś, tutaj osady średniowieczne i tak dalej, różne takie rzeczy ciekawe. Na tych miejscach jest nie dość, zobaczcie, tutaj jest gospodarstwo, ledwo to widzicie, ale jest tutaj gospodarstwo. Była tutaj osada tam na górce. I teraz, kiedy są takie rzeczy, no to musimy się liczyć z śmieciami współczesnymi, czyli dużo aluminium, dużo jakichś tam drucików, pręcików i tak dalej. Dodatkowo dochodzi nam czynnik średniowieczny, osadnictwa. No to mamy jakieś tam żelazo, mamy jakieś gwóźdki, nie gwóźdki, od groma wszystkiego tak naprawdę, czyli złomu i śmieci żelaznego i kolorowego. To są miejsca zaśmiecone. W takich miejscach potrzebujemy separacji. Dlaczego potrzebujemy separacji wtedy, a nie głębokości do końca? Dlatego, że jeśli miejsce jest zaśmiecone, to w tym gruncie ornym, czyli przypuśćmy do 40 cm, plus minus, mamy śmieci na każdej warstwie, tak? Mamy na każdej warstwie śmieci. Mamy tu śmieć, tu śmieć, tu śmieć. I one są tutaj gdzieś pomiędzy. Pomiędzy są oczywiście też ciekawe rzeczy prawdopodobnie. Załóżmy, że tak jest. I wtedy, żeby się przebić do tych najgłębszych celi, to tak czy siak będziemy musieli pozbyć się tego, co jest u góry. Nie ma na to siły. Słuchajcie, nie ma na to do końca siły. Oczywiście wykrywacze, możliwości, ustawienia, to wszystko nam pozwala te rzeczy głębiej mimo wszystko wyłuskać. Nie przeczę, że tak nie jest. Natomiast przede wszystkim kopiemy na takich gruntach, takich miejscach, takich terenach rzeczy płyciej niż głębiej. Teraz wybaczcie, bo zgubiłem wątek, telefon miałem. Tak, czyli Wam już powiedziałem, kiedy potrzeba separacji, a kiedy potrzeba głębokości. Należy te dwie rzeczy naprawdę grubą, grubą kreską rozdzielić. I teraz tak, dla kogo to w ogóle jest? Komu to potrzebne, tak? Jeśli jesteś osobą, która, jakby to powiedzieć, idzie sobie weekendowo, nie? Ma jakieś tam pozwolenie na las, czy nie ma tego pozwolenia, nie wnikam. Macie wielki las, macie wielką połać, czy wielkie pola i idziecie po prostu przed siebie. Prawdopodobnie wtedy potrzebna będzie Wam po prostu zwykła, standardowa sonda, czyli zazwyczaj jest to większa sonda, tak jak ta 28. Natomiast jeśli już jesteście bardziej, że tak powiem, no nie zaawansowani, bo to nie od zaawansowania chodzi, myślę, że bardziej po prostu osobami, które dosyć często chodzą, mają jakieś specyficzne miejsca, trudne miejsca, tak jak już wcześniej wspomniałem, potrzebna Wam będzie sonda mniejsza. Przyda się Wam, po prostu Wam się przyda. I to nie jest tak, że tą i tą znajdziecie to samo, że tą i tą jest tak samo. No nie, słuchajcie, po to wszystko producenci produkują. Dlatego są droższe wykrywacze, dlatego są tańsze wykrywacze. Dlatego jest po prostu cała gama przeróżnego sprzętu i osprzętu dla ludzi, którzy to później wykorzystują i sobie to chwalą. Dlatego chciałbym, żebyście po prostu nie przesadzali w jakiś konkretny sposób, że to jest niepotrzebne lub to jest potrzebne po prostu każdemu. Nie, ani tak nie jest. To jest potrzebne konkretnym ludziom w konkretnym miejscu. I teraz właśnie wytłumaczyłem Wam, kiedy jest potrzebna głębokość, a kiedy jest potrzebna separacja. Jak idziemy w wielki obszar, powiedzmy, że tutaj to jest jedno wielkie pole, nie? To wszystko, wszystko, we wszystkie strony, bo takie pola sam mam. To ta sonda
mniejsza. Będzie się gorzej nadawać, zwłaszcza jeśli chodzi o takie poszukiwania pod zwiat. Ja to tak mówię, że idę na zwiat. Jak nie byłem na jakimś polu i nie wiem, czy tam coś jest, nie wiem, jak to miejsce wygląda, co tam wychodzi, co się tam w gruncie dzieje, to wystarczy mi większa sonda. Wystarczy mi większa sonda. Choćby z tego względu, że większą sondą zrobię większą połać terenu, prawda? Jak idę i sobie macham, no nie, no tak, mam większą sondę, to więcej terenu, więcej tej powierzchni na raz jestem w stanie zrobić. Jak mam mniejszą sondę, no to mniej tego terenu. Co za tym idzie, więcej muszę się namachać i tak dalej. No i teraz, słuchajcie, różnica w praktyce. Bo wam już powiedziałem, kiedy jest nam potrzebna głębokość, a kiedy jest nam potrzebna separacja. Czyli schodzimy z głębokości na kosztem separacji lub odwrotnie. Mniejsza separacja, lepsza głębokość. I teraz tak. W praktyce, bo dużo takich opinii było, że ta sonda mniejsza działa na tej samej głębokości, tylko z lepszą separacją niż ta sonda. Zgodziłbym się w tym, ale nie do końca. Słuchajcie, ta sonda mniejsza faktycznie widzi bardzo podobnie, na bardzo podobną głębokość. Natomiast jeśli jest coś głębiej, chciałbym to wam po prostu wszystko dobrze wytłumaczyć. Jeśli coś jest głębiej, to ta sonda to widzi, ale słabiej. To nie jest tak, że dźwięki są albo coś jest, albo coś nie ma. Te dźwięki głębsze mogą być albo czyste w kolor i wtedy mamy, powiedzmy, 100% pewności, że mamy kolor, lub kiedy ten zasięg jest słabszy, czy to przez ustawienia, czy to przez sondę, to te dźwięki z czystego koloru mogą się robić rozmyte, mogą się robić słabsze, mogą być po prostu niższe, mogą nawet przechodzić w żelazo, bo taka sytuacja jest jak najbardziej i występuje takie coś, takie zjawisko. Dlatego też ta sonda faktycznie nie jest jakoś dużo płytsza od tej sondy. Nie powiem, że tak jest. Wcale tak nie jest, że ona jest dużo płytsza. Nie, ale widzi słabiej. Dźwięk, który normalnie byłby na tej sondzie, uwierzcie mi, czysty, mocny kolor, to tutaj też jest kolor, ale on jest dużo słabszy. Lub czasem rozmywa się. Wchodzi gdzieś tam trochę w zakres żelaza, i tak dalej. Dlatego ta sonda, moim skromnym zdaniem, nie będzie się nadawać tak dobrze na głębokie cele w czystym miejscu, jak ta. Ta będzie lepsza. Natomiast, jeśli właśnie mamy jakiś śmietnik, mamy jakiś ciężko dostępny teren, znaczy nie ciężko dostępny, chociaż tutaj też. Ciężko dostępny teren to jaki teren? No na przykład jakieś krzaki w lesie, tak? No to mniejszą sondą jest nam lepiej machać w takim miejscu. Więc okej, no to też nie powiedziałem nic źle. Natomiast jeśli mamy teren, w którym jest dużo śmieci i wtedy ten zasięg z głębokości kurczy się i potrzebna jest nam lepsza separacja, to ta właśnie sonda mniejsza będzie najlepsza. Ona się będzie tam wybitnie dobrze sprawdzać. Ja to przetestowałem na swoich miejscówkach, a mam ciężkie miejscówki. Miałem okazję być na plantach w Bochni. Pozdrawiam tutaj chłopaków ze stowarzyszenia Stater. I tam, że tak powiem, najlepiej sprawdziłem właśnie tę sondę i jest bardzo, bardzo fajne chodzenie z nią tam. Bo jest masa śmieci. Na jedno machnięcie 3 sygnały w kolor. Ale jesteście w stanie tą sondą mniejszą szybciej te kolory odróżnić, że tu jest kolor, tu jest kolor, tu jest kolor, a tu jest jakiś niższy, tu jest wyższy, tu jest jakiś taki i tak dalej. Więc to się przydaje. Taka separacja i dokładność, ale w krótszym zasięgu w glebie. Jest płyciej, ale szybciej i dokładnie przez to. Natomiast tutaj jest trochę mniej dokładnie. Troszeczkę mniejsza separacja, chociaż nie uważam, że jest zła, ale jest dobra. Natomiast to jest taka cewka tak naprawdę na wszystko, nie? To jest taka cewka na wszystko, dlatego jest standardowa, po prostu. Ona się nadaje do wszystkiego. Nią kopałem wiele denarów i wiele razy też kopnąłem jakiś głębszy dołek. Natomiast mówię, widzę różnicę. Powtarzam, 300 godzin w terenie to jest naprawdę sporo. Samym jednym wykrywaczem, no to już gdzieś tam powiem, że w karierze mam sporo, jednak więcej. I te różnice, to wszystko,
Kiedy ja założę inną sondę lub zmienię ustawienie, ja wychwytuję bardzo szybko różnice, które w praktyce właśnie mają miejsce. Dlatego się z tym z wami dzielę, bo widzę sporo różnych takich dziwnych myśli i przemyśleń waszych, nie do końca popartych, wydaje mi się, praktyką i tym po prostu, co się faktycznie dzieje w terenie. Dlatego, tak jak wam powiedziałem, różnica jest nieduża, jest subtelna, ale jest zauważalna, zwłaszcza dla osób, które chodzą dosyć często, zwłaszcza dla osób, które chodzą w różnych terenach, zwłaszcza dla osób, które prowadzą konkretne poszukiwania pod coś. Nie jestem, ja na pewno nie jestem poszukiwaczem, który chodzi sobie czasem tak po prostu pokopać. No nie, sami wiecie, że chodzę po to, żeby coś znaleźć, żeby znaleźć jak najwięcej, bo mam dobre miejscówki nieraz, co możecie obejrzeć w moich poprzednich odcinkach, i mi zależy na tym, żeby jak najwięcej znaleźć. Czasem jak najszybciej, bo na przykład czas mnie nagli, zaraz będzie posiane, a jest na przykład fajny grunt, tak jak tutaj teraz jest skoszona kukurydza, ona jest bardzo nisko tutaj skoszona, jak widziałem, chyba ręcznie nawet to kosili, i tutaj jest świetne miejsce, ale zaraz może być przeorane, już nie będzie tak fajnie. Dlatego też to są takie najważniejsze w praktyce różnice, bo mógłbym też dużo, dużo więcej o tym powiedzieć, ale mówię o tym, myślę, że w miarę zrozumiale i w miarę w skrócie, abyście po prostu to skumali, nie? I że tak powiem, sami też przemyśleli to wszystko pod wasze własne preferencje, pod wasze własne poszukiwania, żeby zmusić was do takiego myślenia, nie? Kiedy co jest potrzebne, kiedy co i na co i po co. Po co producent robi taką i jeszcze inne cewki, bo mam zamiar kupić sobie i małą szóstkę do Legenda i 35. Także tych cewek będzie u mnie dużo, bo na pewno je sobie kupię. No bo ja to wykorzystuję. Gdybym chodził raz w tygodniu, na pewno bym tego nie wykorzystał i na pewno bym wtedy nie docenił żadnej cewki, bo nie miałbym na to po prostu okazji. No dobra, moi drodzy, to skoro już wiecie, kiedy głębokość, a kiedy separacja, dlaczego, po co i na co, komu, gdzie i kiedy, skoro już wiecie, że tak naprawdę jakakolwiek cewka by nie była, to nie jest lekarstwo na wszystko, no to pora wam jeszcze przedstawić jakieś swoje własne, może nie ustawienia konkretne, bo dla mnie nie istnieją konkretne ustawienia na jakieś pole, są różne. Natomiast teraz tak, kolejne spostrzeżenie jest takie, z tą sondą mniejszą, przynajmniej Legend jest dużo bardziej stabilniejszy. Jest stabilniejszy, jest bardziej ta praca naprawdę spokojna, cicha, bardziej kulturalna, o tak bym to powiedział. I moim zdaniem, bo w Legendzie macie takie ustawienia jak na przykład reaktywność, która odpowiada za separację i głębokość wykrywacza. Im wyższa reaktywność, tym lepsza separacja, ale kosztem głębokości. I teraz tak, kiedy ja z tą sondą większą chodziłem na niskiej reaktywności w poszukiwaniu troszeczkę głębiej, tak z tą sondą uważam, że to nie ma sensu po prostu, bo możemy sobie założyć tę sondę i wtedy kopać głębiej, dokładniej, no bo mamy większą sondę. Natomiast kiedy już mamy tę sondę, to warto ją wykorzystać w 100% wtedy, kiedy mamy tę reaktywność ustawioną na przykład, bo jest tutaj od 0, od 1 do 10, nie? Reaktywność. I ja sobie tę reaktywność ustawiam powiedzmy na 4, 5, 6, 7 nawet. Wtedy wykrywacz jest bardzo szybki. Jest szybszy, jest mniej głęboki, nie jest tak głęboki jak na niższej reaktywności, ale jest szybszy. A więc pomagamy tak naprawdę wtedy tej cewce. Bo kiedy już mamy tę cewkę, już wiecie, że ona jest stabilniejsza, ona jest szybsza, zbiera mniej informacji z gruntu, bo jest węższa, więc dlatego też lepiej separuje. Dać jej troszeczkę wyżej separację, dać jej tę reaktywność wyżej na 6 na przykład i wtedy można śmiało machać sobie, nie? Chodzicie, machacie w swoim tempem. Powiedzmy, nie musicie już wtedy wolno machać jak przy niskiej reaktywności, bo też trzeba pamiętać, że im niższa reaktywność, tym pasuje troszeczkę wolniej machać. Możecie sobie szybciej machać i jest wtedy szybszy wykrywacz i ta cewka nam w tym bardzo pomoże i wtedy to najbardziej odczujemy, kiedy właśnie te separacje, kiedy tę reaktywność ustawiamy wyżej. Jeśli chodzi o częstotliwości i tak dalej, to tak naprawdę to nie ma żadnego znaczenia, bo to ustawiamy tak naprawdę pod konkretne przewodniki, jak i grunt. Czasem nam się na jakiejś częstotliwości bardzo wzbudza, zmieniamy sobie częstotliwość na inną, jest super.
Natomiast jeśli właśnie chodzimy już z taką małą sondą, no to zazwyczaj chcemy wysupłać jakieś tam drobne rzeczy w zaśmieconym terenie. Warto sobie dać 40 kHz, M1, M2 najlepiej, na te niskie przewodniki, na jakieś drobne sreberka i tak dalej. Czułość, no to już tam wiadomo, zawsze ustawiacie pod siebie, ale mówię, te najważniejsze ustawienia, właściwie jedno z ważniejszych, czyli reaktywność, ustawiamy sobie wyżej. I wtedy możemy właśnie wyciągnąć z tej cewki, pomóc jej i wyciągnąć z tej cewki wszystko to, co najlepsze może nam dać. Nie ma sensu chodzić w czystym miejscu z tą cewką, jeśli mamy tę większą. Według mnie nie ma sensu. Jeśli mamy zaśmiecone miejsce, dajemy szybciej wykrywacz, reaktywność wyżej i wtedy to bangla jak należy. Natomiast kiedy już mamy tę cewkę standardową, czyli większą, wtedy dajemy sobie, powiedzmy, że idziemy w czysty teren w miarę chociaż i dajemy sobie reaktywność trochę niżej, bo już nam wtedy bardziej zależy na głębokości i wtedy to wszystko ma sens, no nie? Dodatkowo, bardzo fajnie, sprawdza się na przykład ton... przepraszam, bo tutaj są głośność. Ton pitch, który najlepiej separuje w żelazie. Spróbujcie to, jeśli nie chodziliście do tej pory, to zróbcie sobie ton pitch, na przykład z tą sondą, jeśli ją macie, to legenda. Zrzućcie sobie ton pitch z mniejszą cewką i z wysoką w miarę reaktywnością na zaśmieconym terenie. No według mnie jest wtedy bajka. Natomiast na czystym terenie, bo miałem taką okazję, kiedy właśnie tutaj gdzieś, na innym polu, ale podobnie wyglądającym, w dole, było dużo śmieci, dużo żelaza. Z tą cewką super mi się chodziło, bo kopałem i tak płytko, ale dużo drobnych kolorków, a wyszedłem gdzieś już na płaszczyznę dużo, dużo dalej, wyżej i tam już tego żelaza praktycznie dużo nie leżało i wtedy już odczuwałem potrzebę większej cewki, bo tych sygnałów i tak było mniej na kolor i wtedy właśnie odczuwałem potrzebę głębszych trochę poszukiwań, gdzie tę reaktywność mógłbym dać niżej, gdzie te głębsze sygnały byłyby bardziej jasne i klarowne. Także tak wam mówię. Myślę, że dosyć dużo wam w sumie powiedziałem, bo reszta ustawień, no to już jest, wiecie, wasza własna preferencja i tak dalej, dźwięki i tak dalej. Iron filtry, to wszystko poruszę też w innym odcinku z serii Poradnik Poszukiwacza. Natomiast dzisiaj, żeby to wszystko miało sens, ręce i nogi, no to wam chciałem tylko powiedzieć o cewkach, o tych dwóch konkretnych, ale no to ma zastosowanie też do innych wykrywaczy. I teraz jeszcze takie przemyślenie luźne, bo na przykład do Simplexa, czyli do taniego, pospolitego, prostego sprzętu, też możecie sobie kupić taką cewkę, jak dobrze pamiętam. Ale tam już nie macie tyle ustawień, więc tak jakby ta cewka jest osamotniona, nie? Ona działa, ona też robi różnicę, jest fajnie, ale już nie macie na przykład reaktywności tych wszystkich filtrów, nie macie tonu pitch i tak dalej, i tak dalej. A więc im wyższa klasa sprzętu, im wyższy model, im więcej tych możliwości, tym więcej jesteście w stanie zdziałać poprzez cewka, cewka, ustawienie, to już wasza wiedza praktyczna i teoretyczna w terenie. To musi się wszystko składać, te wszystkie czynniki muszą się składać w całość i dopiero wtedy jesteście w stanie wyciągnąć to, co najlepsze z danego sprzętu, z danej sondy, z ustawień, które oferuje wykrywacz, tylko i wyłącznie wtedy. Te wszystkie czynniki muszą się składać do kupy. To nie jest tak, że sobie założycie to, siamto, tamto, weźmiecie to, tamto, siamto i pójdziecie na pałę i jest git. Nie. Dlatego po to producent daje nam te wszystkie opcje w tych wykrywaczach z wyższej półki cenowej, gdzie te wykrywacze dają nam różne możliwości. Właśnie po to, że jak jesteście poszukiwaczami, którzy kopią konkretne rzeczy w danym gruncie, to sobie mogą kupić cewki, mogą sobie zmienić ustawienia, pomóc sondzie w tym konkretnym celu i dzięki waszej wiedzy i doświadczeniu jesteście w stanie naprawdę dużo, dużo, dużo zrobić. Tylko mówię, to musi być osoba, która zazwyczaj chodzi dosyć dużo i kopie konkretne rzeczy. A więc na koniec, podsumowanie. Dowiedzieliście się, myślę, dużo konkretnych rzeczy, dużo konkretnej wiedzy. Mam nadzieję, że wam się to podobało oczywiście, bo na tym kanale lubię konkrety. Lubię wam powiedzieć coś konkretnego, a nie tylko mówić, że będą konkrety, a później ich nie ma.
Także tutaj taki mały pstryczek, ale to nieważne. Wiecie, kiedy potrzebna jest taka sonda, kiedy potrzebna jest taka sonda. Skoro to już wiecie, skoro wiecie, kiedy jest potrzebna głębokość, a kiedy jest potrzebna separacja, kiedy kopiemy głębiej, kiedy kopiemy płyciej, ale dokładniej, tak czy siak. Wiecie teraz, możecie te wszystkie informacje przeanalizować i dobrać pod siebie. Możecie to sobie właśnie przemyśleć, czego wy tak naprawdę szukacie, gdzie, kiedy, jak często i czy wam takie rzeczy jak na przykład mniejsza cewka są potrzebne. Bo właśnie podsumowując, komu to jest potrzebne? No tak jak wam mówiłem, osobom, które szukają trochę więcej, trochę częściej, odczują różnicę, osoby, które zmieniają ustawienia, bawią się tymi ustawieniami, bo taki legend naprawdę oferuje sporo ustawień, sporo różnych możliwości. A wchodzi kolejna aktualizacja za jakiś czas. Jak dobrze pamiętam, jakiś tryb deep, głęboki. Mniejsza z tym, na razie go nie ma, więc nie będziemy o tym dyskutować. Natomiast wiecie już, dlaczego producent oferuje różne cewki, dlaczego w wykrywaczach wyższej klasy są te wykrywacze droższe, ale oferują inne opcje, inne możliwości. Wiecie, jak to zastosować pod konkretne warunki panujące na polu i w danym miejscu. I jesteście teraz w stanie sami ocenić, czy to wam jest w ogóle potrzebne. Czy te 685 zł za tę sondę jest dla was dobrą ceną, czy złą ceną? Bo tutaj jest też duża różnica. Nie każdy będzie twierdzić to samo. Dla jednego będzie to przepłacenie na coś niepotrzebnego, dla drugiego będzie to właśnie coś w dobrej cenie, ale bardzo, bardzo potrzebnego i istotnego w poszukiwaniach. Myślę, że na pewno dużo rzeczy nie poruszyłem w tym odcinku, które chciałbym poruszyć. Gdzieś tam jakiś wzór na ten odcinek i konkretne tematy miałem zapisane i je przedstawiłem. Także myślę, że swój plan zrealizowałem na pewno. Natomiast no to są tematy, na które można dużo, dużo czasu położyć, czasu poświęcić. I myślę, że w tym odcinku to już będzie wszystko. Także jeśli wam się podobało, jeśli ten odcinek był dla was przydatny, konkretny, ciekawy, to zostawcie proszę łapkę w górę, subskrypcję kanału, zasubskrybujcie. Nic was to nie kosztuje, mi bardzo pomaga, wspierajcie kanał, będzie więcej na pewno tego typu treści, obiecuję wam to, a swoich obietnic, jeśli chodzi o kanał, to dotrzymuję. No i co? Ja już bardzo zmarzłem, bo jest zimno, a ja ubrałem krótkie spodenki, jest naprawdę bardzo zimno, także mam dosyć, myślałem, że jeszcze będę szukać, ale już szukać nie będę, idę do domu i montuję wam ten film. Do następnego odcinka, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!